Dzień dobry, biało-niebiescy kibice. Mamy od Was pytania, czas więc znaleźć na nie odpowiedzi. Zapraszamy na program Kawa na Solskiego, a naszym gościem będzie Fryderyk Gerbowski. Fryderyk, pozbierały się pytania. Musisz nam trochę na nie poodpowiadać. Jestem na nie gotowy. Pierwsze na rozgrzewkę. W ogóle jak to się zaczęło? Skąd? Kto Cię zaraził tą pasją do piłki nożnej? I czy to była w ogóle piłka nożna na początek, czy może jakiś całkiem inny sport? Na początku próbowałem trochę sportów. Było to judo, był element tenisa. No ale koniec końców rodzice zabrali mnie na pierwszy trening piłki nożnej. No i od razu to był taki strzał w dziesiątkę, bym powiedział. Chodzisz gdzieś z Hiszpanem na treningi teraz, bo on tam, wiesz, coś tam jakieś MMA, jakiś boks, więc... Nie. Chciałem, miałem takie podejście, ale też wiem, że to trochę może zaszkodzić, nie daj Boże, na zdrowiu, więc po prostu odpuszczam, no ale z drugiej strony bardzo bym chciał. Czyli to była wersja oficjalna, a nieoficjalnie po prostu nie chcesz Hiszpanowi zrobić krzywdy na treningu? Tak, załóżmy, że tak. Okej, okay. A masz w pamięci taki twój pierwszy mecz, na którym byłeś na stadionie? Tak. Nie pamiętam go dobrze, bo podczas tego meczu zasnąłem, ale był to mecz Legii z Zagłębiem Lubin w Warszawie. Nie pamiętam wyniku, nie pamiętam nic z tego meczu, no pamiętam, że byłem. Ile mogłeś mieć lat wtedy? Ojejku, wydaje mi się, że było to około 6-7 może. A to miałeś prawo zasnąć. No tak, dokładnie. Okej. A jeśli jesteśmy przy dzieciństwie, to taki twój idol z dzieciństwa, to co to za piłkarz? Na jakim tak się wzorowałeś? No to chodzi o piłkę nożną. Tak, o piłkę. To moim takim idolem był Andres Iniesta i Leo Messi, taka dwójka. Duet z Barcelony. Czyli zagraniczny klub, któremu kibicujesz, to Barca? Barca, ale też bardziej Manchester City. Ze względu na to, że kiedyś podczas UEFA Euro 2012 w meczu w Gdańsku Hiszpania-Chorwacja wyprowadzałem Dawida Silvę. No i wtedy tak się bardzo zainteresowałem tą jego karierą i tak dalej. Wtedy był zawodnikiem Manchesteru City. No i właśnie dlatego ten Manchester City jest taki... Emocje niezapomniane. Dokładnie. No, były to mega emocje. Czyli jak oglądasz już jakąś ligę zagraniczną, to bardziej hiszpańska czy bardziej angielska? Raczej angielska. Okay. I oczywiście ogląda się Kanal Plus Online z biało-niebieskiej oferty przygotowanej specjalnie dla Stali Mielec. Oczywiście, że tak. Za dzieciaka też z niej korzystałem. Okej, okay. A jak już jesteśmy przy tym oglądaniu, to oglądasz w ogóle telewizję? A jak oglądasz, to co w niej oglądasz? Raczej nie oglądam w ogóle telewizji. Jedynie no to oglądam bardziej na przeglądarkach internetowych, czy to YouTube, czy to jakieś Twitch, jakieś streamy. No raczej to telewizji w ogóle nie oglądam. To skoro już padło słowo stream, Twitch, to na YouTubie jest taki słynny film i tam będę grał w grę. To grasz te gry? Jeśli tak, to w co tam grasz? Czasami coś zagram. Wiadomo, że tego czasu jako zawodnicy nie mamy jakoś bardzo, bardzo dużo. No ale nie ukrywam, że czasami zagram w jakąś gierkę. Najczęściej jest to Counter-Strike, FIFA. Czasami też zagram z kolegami w Fortnite'a, jestem dosyć słaby, ale bardziej towarzysko z nimi gram, niż jakoś się specjalnie spinałem. Tak, dobra, to ciągniemy dalej temat tego CS-a w takim razie. To Counter czy terrorist od razu? No myślę, że drużyna antyterrorystów. Okej, to idziemy dalej. AWP czy jednak gdzieś tam z jakimś akaczem? No i to jest ciekawe pytanie, zależy od dnia. Ogólnie jakiś dzień to AWP. A jak nie to kampisz, nie, tak? To... Nie, no kampienia to nie ma. Mówisz, że tam nikt nie krzyczy do ciebie, Sławku, kamperze ty byłeś. Nie. Okej, ale często można zauważyć, jak wysiadacie z autobusu, że ty masz słuchawki założone. Tak. I kibice są ciekawi, co ty tam słuchasz, co tam leci w tym, czy to hip-hop, pop, czy może rock? No to najczęściej leci właśnie hip-hop. Nie ukrywam, że też pop się gdzieś tam przejawia, no ale jest to zdecydowana przewaga hip-hopu. No a takim wykonawcą, którego najczęściej słucham, jest BDS przed meczem. Okej, to mamy BDS, a to jeszcze dwóch dobierzmy, zróbmy takie twoje top 3. I wbiłem gwoździa. Wbiłeś trochę gwoździa? Nie, no nie chcę wymyślać, bo tak
naprawdę to nie mam jakichś takich trzech faktycznie wybranych, tylko słucham wszystkiego, co tam po prostu wpadnie, nawet się nie skupiam za bardzo na tym, kto jest autorem. Okej, to słuchasz wszystkiego, czego wpadnie, a czy jesz wszystko, co wpadnie? Jaka jest twoja ulubiona potrawa, a czego, co spróbowałeś może już w życiu stwierdzić, że jednak nie, dziękuję bardzo. No to tak, no to na pewno tego, czego nigdy nie spróbuję, to ostatnio próbowałem naleśników z awokado w taki nieco bardziej fit sposób. No i wiem, że już nigdy więcej tego do ust nie wezmę. Zawinąłeś schabowego w naleśnika. No nie, no smakowało to... No nie smakowało, może o tak powiem. No a taką ulubioną potrafą, no to... Też myślę, że dzięki piłce nożnej jest na pewno makaron z różnymi dodatkami. Czy to są owoce morza, czy to jest kurczak, czy to... Jakiś ciekawy sos. Tym bardziej, że po treningu. Dokładnie. No to jest bardzo duże, bardzo dobre źródło węglowodanów, no i często z niego korzystam i też bardzo lubię tą potrawę. Okej. Trochę już tutaj u nas w Mielcu zagościłeś. To jak ci się podoba Mielec, Podkarpacie? Czy masz jakieś takie swoje miejsce, gdzie lubisz sobie pójść na spacer? No to na pewno Podkarpacie tak pokazało mi, że jest tutaj na pewno wiele zasłużonych klubów. Na takim centralnym poziomie, z ogromną historią, czego no, wcześniej jako młoda osoba zwyczajnie nie wiedziałem. Dopiero wiedza tutaj mnie o tym przekonała. Czy mam swoje ulubione miejsce? Wydaje mi się, że takim jednym z ulubionych miejsc są bulwary, tam przy restauracji Manuka. No i tam lubię sobie pochodzić. A jeszcze teraz mi wpadło pytanie do głowy ode mnie, może bardziej pomysł. Skoro tak lubisz grać, to może utworzymy kanał na Twitchu. Jestem za. Jestem za, mimo że chłopaki też tam czasami grają, bo co graliśmy parę razy, no to... To jest bardzo dobry pomysł. Na przyszły sezon. Ruszamy. Tak, dokładnie. Okej. To skoro jesteśmy przy kolejnym sezonie, bardzo ważne pytanie, które kibicy pytają. Czy Fryderyk Gerbowski zostanie w Stali Mielec, czy chciałby zostać tutaj? Na pewno jest to ciężkie pytanie, ze względu na to, że po prostu nie wiem. Nie wiem, jeżeli by była taka opcja, jeżeli klub Stali Mielec chciałby, żebym grał dalej w barwach Stali, no to oczywiście jestem jak najbardziej otwarty na propozycję. No ale tak jak mówię, no ciężko coś teraz powiedzieć. Wiadomo, w jakim jesteśmy momencie sezonu. Wszystko się tak w zasadzie teraz dopiero rozwiązuje. No i zobaczymy. Podejmiemy na pewno jakąś taką najważniejszą dla mnie decyzję, a najważniejsze jest dla mnie, żeby po prostu grać. Okej. A z kim ci się w takim razie najtrudniej grał na boisku, jeśli chodzi o zawodników przeciwnej drużyny? Gdybyś miał sobie tak w pamięci gdzieś znaleźć takiego jednego. Myślę, że ciężko jest wybrać takiego jednego. Mamy na poziomie ekstraklasy bardzo, bardzo wielu dobrych zawodników. Wiadomo, że to są... że to raczej z każdej drużyny jest po załóżmy dwóch, trzech zawodników. No ale ciężko mi jest wybrać takiego jednego, jedynego. A u nas w drużynie z kim ci się tak żyje najlepiej, z kim tam się trzymasz najbardziej? Trzymam się dobrze z całą drużyną. Na pewno tutaj w Stali Mielec właśnie taką, myślę, że naszą mocą jest właśnie ta jedność, że atmosfera w szatni jest bardzo dobra. Wszyscy się bardzo dobrze trzymają. Czasami się spotykamy też poza boiskiem, także to jest na pewno bardzo fajne. Ale jeżeli już bym miał wybrać jakieś takie, nie wiem, jedną, dwie osoby, no to po pierwsze myślę, że ze względu na to, że tak czuję, jakby był moim takim piłkarskim tatą, no to jest Leandro. Nasz młodzieżowiec. Nasz młodzieżowiec. No, uczę się bardzo dużo od niego, daje mi dużo tak jakby takiego życiowego doświadczenia piłkarskiego, no i na pewno chcę z tego korzystać. No a takim kolegą, z którym najlepiej się trzymam, po prostu mam najlepszy kontakt, jest Mateusz Kochalski. Okej. Okay. Tak wspomniałeś o tym życiowym doświadczeniu. To jakbyś miał tak z tego swojego życia wybrać najlepszy dzień w tym życiu i taki najgorszy. No to myślę, że są dwa takie najlepsze dni. Po pierwsze jest to debiut na poziomie ekstraklasy w barwach Wisły Płock. Drugi, no to jest pierwsza bramka na poziomie ekstraklasy w barwach Stali Mielec przeciwko Pogoni Szczecin na 4-2. No to są takie momenty, które zapamiętam na pewno do końca życia. Dużo razy oglądałeś powtórkę, wtrącę ci się. Jak załóżmy to mam, nie, 10 tysięcy wyświetleń, to jest 9 na bilet. Nie no, oglądam to bardzo często i tak, lubię do tego trzeba momentu trzeba oddać i tobie, że fantastyczna bramka, ale też i komentatorom kanału, że fantastycznie to skomentowali. No tak, dokładnie. Tak, potem dostali kubki.
Tak, tak, dokładnie. No to miało zostać między nami i tak dalej. Nie, oni to ogłosili wszędzie, to już poszło w mediach, tak. No to wiem. No, miało zostać tak. Zostało, tak. Mówię, no, tylko w sieci. Tak, dokładnie. Zostało tylko w sieci, no. Miało zostać prywatnie. No a taki najgorszy dzień w życiu, no to wydaje mi się, że taka utrata bliskiego przyjaciela, czworonoga. Także no myślę, że dla nikogo to nie jest taki najprzyjemniejszy dzień. Jasne. A w takim razie, jak wspominasz swój debiut w młodzieżowej reprezentacji? Jakie to były uczucia, jak dostałeś, nie wiem, informację, że trzeba się tam zgłosić i założyć koszulkę z orzełkiem na piersi? No to pamiętam, że wróciłem ze szkoły i siedziałem na górze, mama coś tam gotowała. No i pamiętam, że dostałem jakiegoś linka od znajomego, kliknąłem w niego, no i tam było, że jestem powołany na pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski dla 14. Graliśmy wtedy z reprezentacją Litwy w Bydgoszczy. No i zalałem się łzami. No bo to był naprawdę dla mnie taki wielki moment, wielka chwila. Od razu zacząłem krzyczeć do mamy. Mama też zaczęła do mnie krzyczeć, także... Mówisz, wszyscy pokali ze szczęścia. Dokładnie, dokładnie tak. Okej. To skoro mówimy o tym szczęściu, taka jest twoja taka wymarzona bramka, nie wiem, z połowy boiska, przewrotką, czy jednak, nie wiem, uderzenie i strzał w ostatniej sekundzie meczu. Jakbyś to miał tak sobie wyobrazić swoją. No to moja wymarzona bramka, nieważne czy byłaby z przewrotki, czy po jakimś mega driblingu, czy strzałem z dystansu, no to na pewno wymarzoną bramką jest dla mnie bramka dla pierwszej reprezentacji Polski. No i to jest moje marzenie, które chciałbym w przyszłości spełnić. No i do tego mierzę i ciężko na to trenuję. Okej, no to dokończmy w takim razie zdanie. Fryderyk Gerbowski zadebiutuje w pierwszej reprezentacji Polski w piłce nożnej w roku? 2024-2025. Okej, to jeszcze raz zrobimy powtórkę, żeby się to nigdy nie ucięło. W roku? 2024. Okej. Dobra, mamy to zapisane. Będziemy przypominać się o tym. Dobra. Do PZPN-u też wyślemy. Dobra, okej, co tu mamy takich jeszcze ważnych pytań do ciebie, które przygotowali kibice? Na pewno, jak radzisz sobie z presją? Czy czytasz też, wiadomo, sukces ma wielu ojców, ale mówi się, że matka jest sierotą. Matka. Porażka jest sierotą. To powiedz mi, co jak sobie z nią radzisz? Czytasz komentarze, czy jednak odcinasz się od tego totalnie i nie patrzysz? Znaczy... Raczej mam taki swój schemat po meczu, nieważne czy jest on wygrany, czy przegrany, czy zremisowany, czy jest to dobry, czy gorszy mecz w moim wykonaniu. No zawsze siadam, na początku rozmawiam z kolegami z drużyny o meczu, z trenerami, wspólnie omawiamy jakieś momenty, po prostu chwile z tego spotkania. Potem najczęściej wykonuję telefon do wszystkich członków rodziny i się wymieniam z nimi spostrzeżeniami. Potem odpoczywam, a potem też przechodzę do takiej pracy już mentalnej z panią psycholog, z którą współpracuję. No i też robię od razu analizę spotkania z analitykiem, którego też mam bardzo blisko siebie. No i po prostu robimy robotę. Okej, to jeszcze powiedzmy, na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? No gdzieś tam na środku, czy jakbyś miał wybrać jakąś inną, to gdzie byś chciał się? Czuję się zawodnikiem kreatywnym. Zmiennym. Nie jestem taki przystosowany do jednej pozycji, lubię być wszędzie. Ale wydaje mi się, że jednak środek boiska to jest taki obszar boiska, w którym czuję się najlepiej. Tam rządzisz. Tak jest. Okej. I zostało mi ostatnie pytanie. W jakiej lidze zagranicznej i w jakim klubie chciałbyś za jakiś czas? Czy jeszcze trochę pograsz u nas, pamiętaj. Oczywiście, że tak. Dopiero później. W jakiej lidze zagranicznej, w jakim klubie chciałbyś spróbować swoich sił, zmierzyć się i trochę pograć? No to... No... Taka liga, o której każdy chłopak wydaje mi się, że marzy, no to jest oczywiście Premier League. No ale wydaje mi się też, że Serie A, czyli Liga Włoska, jest taka bardzo przystosowana dla nas, dla Polaków, dokładnie. Że tam bardzo szanują też Polaków. No i myślę, że te dwie ligi byłyby dla mnie super, super kierunkiem w przyszłości. Czyli w przyszłości zobaczymy cię albo w koszulce Manchester City, albo na, nie wiem, Juventusu. Albo Juventusu Toruń. Tak. Tak też się może zdarzyć. Tak. Nie, no, tak. Że... Tego nie wycinamy, to zostaje na koniec.
Dobrze. Drodzy biało-niebiescy kibice, wiemy w takim razie, gdzie Gerbo wyląduje za jakiś czas. Równie to może być. Może to być Juventus, może to być Manchester Turyn, City. Nie Toruń. Tak. W Toruniu nie życzymy. Chociaż bardzo ładne miasto. To prawda. Tak. To wszystkie pytania. Był z nami dzisiaj zawodnik PGE FKS Stali Mielec Fryderyk Gerłowski. Gerbo, dzięki wielkie. Za nami program Kawa na Solskiego. Podołałeś temu, odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Gratuluję. Cieszę się, bardzo dziękuję i jesteśmy w kontakcie. Tak, do zobaczenia na Twitchu. Zobaczymy. Tak. Zobaczymy, co z tym Twitchem. Okej, okay. Dziękujemy bardzo.